Nie może być tak, że tylko walczymy o tajemnicę adwokacką i obrończą, jeśli dotyczy to naszego, swojego. A niestety to ma miejsce. Albo są zasady, wartości, albo ich nie ma. Albo pilnujemy dla wszystkich, albo pozwalamy na to, że zostaniemy rozegrani. Magazyn Konfrontacja rozpocząłem problemem tajemnicy adwokackiej i obrończej. Dopiero afera związana z Januszem Palikotem spowodowała to, że opinia publiczna dowiedziała się, że jest coś takiego jak tajemnica obrończa i adwokacka i że to stanowi o istocie obrony. Wówczas przykładem na naruszanie tego podstawowego prawa do obrony miała być historia mecenasa Krzysztofa Wąsowskiego. Ludzie wyobrażają sobie, że jak wchodzą do takiego miejsca jak kancelaria, prawda? No przejdźmy, może pokażmy, jak wygląda kancelaria. Jak wchodzą do kancelarii, to mają takie poczucie, że wchodzą do jakiegoś azylu, prawda? Czy ja się mylę? Nie. To jest azyl. Wchodzą do jakiegoś azylu. To jest azyl. To jest azyl. Rzeczywiście tak. I tak powinno to wyglądać, że tutaj nic nie ginie i nic stąd nie wychodzi. Dokładnie. Czyli to, co tak powierzy panu klient, czasami oskarżony, czasami poszkodowany. Tak. To jest objęte tajemnicą adwokacką. Zdecydowanie. Można powiedzieć, że to chyba jest największe osiągnięcie adwokatury, takie cywilizacyjne od czasów jeszcze starego i starożytnego Rzymu. I rzeczywiście wydaje mi się, że ciągle bardzo wielu adwokatów, nie wiem czy wszyscy, ale bardzo wielu adwokatów ma takie przywiązanie, że tutaj jest ten azyl, tu ma być bezpiecznie. Klient tu jest bezpieczny. I to bezpieczeństwo musi być we mnie. Nie w tym pokoju czy w tych miejscach, bo to jest jakby mniej istotne. Ale przede wszystkim w tym adwokacie on znajduje i powinien znajdować takie bezpieczeństwo. Coś nie tak do końca się zaczyna dziać z tą tajemnicą adwokacką. No tak, bo ona jest bardzo kusząca. Bo kuszące jest to, żeby dostać się do tej tajemnicy adwokackiej, bo to ułatwia proces, ułatwia oskarżenie, ułatwia bardzo wiele spraw. Tym, którzy uważają, że stoją po stronie interesu publicznego. Interes publiczny tutaj, zdaniem niektórych, powinien być ważniejszy niż ten interes konkretnej osoby, interes indywidualny. A adwokat ma stać na straży tego osobistego interesu, tego indywidualnego. Stać po stronie klienta. No i ten spór jest i zawsze był. I rzeczywiście chyba obserwowaliśmy tak w historii, że im państwo jest bardziej totalitarne, autorytarne albo zbliża się do takich pokus, no to wtedy jest coraz większy zamach na taką tajemnicę adwokacką, tajemnicę obrończą. A jeżeli jest jakieś większe poszanowanie tych reguł, nazwijmy to państwa demokratycznego czy republikańskiego, no to wtedy ta tajemnica jest taką trochę świętością. Spotkaliśmy się dzisiaj i to jeszcze mogę powiedzieć, że tak nietypowo, bo to są tak zwane zdjęcia uciekające. Robimy tą rozmowę, zabezpieczając się na wypadek, gdyby pana mecenasa, adwokata, przyszły służby chciały aresztować, zatrzymać, bo mamy do czynienia z czymś takim, że ten azyl, z jakim się kojarzy kancelaria prawna, adwokat, no chyba nie do końca wszystkim leży. Od czego zaczęła się ta historia? Dostaje pan telefon? Jest wtorek, 26 marca 2024 roku, po godzinie 6, myślę 6.20, 6.30. Jadę już do biura rano, bo rzeczywiście rano wyjeżdżam do biura, dostaję telefon. W słuchawce odzywa się oficer ABW, pyta się, czy ja to ja, czy jestem adwokatem księdza Michała Olszewskiego. Potwierdzam, tak, jestem tym adwokatem. Okazuje się, że właśnie ekipa realizacyjna zatrzymała księdza Michała i robią u niego przeszukania. U niego, czyli jak zrozumiałem, w jakichś budynkach Profeto, należących do fundacji Profeto, której ksiądz Michał jest po prostu prezesem. Właściwie od samego początku jest to taki projekt, który ma już
kilkanaście lat, myślę, że ponad 15. Pytam się, czy mogę porozmawiać z moim mandantem, księdzem Michałem. Okazuje się, że nie mogę, ale pytam się, gdzie są, że gdzieś w Małopolsce, tak zrozumiałem. Zapytają się, co dalej. No dalej będziemy jeździć do Warszawy, bo tam są kolejne jakieś miejsca związane z Fundacją Profeto. Między innymi ta słynna inwestycja przy ulicy Dobrodzieja w Warszawie na Wilanowie. Więc po prostu proszę o jakiś sygnał, o to, żeby mi poinformować, kiedy będą jakieś dalsze czynności z księdzem Michałem Olszewskim. I to jest koniec na wtorek, na 26 marca. Do samego wieczoru nie mam żadnych informacji. Próbuję się dodzwonić do tego oficera, udaje mi się dodzwonić. Już po takim wczesnym popołudniem, około godziny 14, myślę przed 15. Gdzie oni są? On mnie informuje, że już nie ma go w tej grupie realizacyjnej, że ksiądz Michał został przekazany dalej, że prawdopodobnie jest w Warszawie. Próbuję się dodzwonić do prokuratury, bo zostałem tylko poinformowany, że zespół śledczy numer 2 prokuratury krajowej prowadzi tą sprawę. Nie dostaję żadnych namiarów na konkretnego prokuratora. Udaje mi się w internecie odnaleźć adresy e-mail tych 5 prokuratorów, którzy tworzą ten zespół. Wysyłał im maila z prośbą o kontakt, informując w tym mailu, że jestem obrońcą księdza Michała Olszewskiego, że żądam kontaktu z klientem, podaję swój numer telefonu komórkowego, no wiadomo, maila. Do dzisiaj nie otrzymałem odpowiedzi na tego maila, mail gdzieś tam ginie. Przez ogólny telefon prokuratury krajowej nie udaje mi się dodzwonić i nikt mnie nie jest w stanie przekierować do żadnego kompetentnego prokuratora. I tak minął wtorek. Jak wyglądało dalej? No, około godziny 9 dostałem telefon z prokuratury wreszcie następnego dnia, czyli po przeszło 24 godzinach od pierwszego kontaktu, że właśnie ksiądz Michał jest już na miejscu w prokuraturze i oni chętnie przystąpią do czynności przesłuchania i przedstawienia zarzutów księdzu Michałowi i rzeczywiście zostałem poinformowany, że mogę przyjechać, mogę wziąć udział w tej czynności i wziąłem udział w tej czynności, przyjechałem. W tej prokuraturze doszło do sytuacji dość niecodziennej, bo pan nagle się poczuł już nie tylko adwokatem, obrońcą osoby zatrzymanej. Myślę, że prokuratura o tym wiedziała doskonale, zanim podjęła te czynności, no bo musiała się do nich przygotować, jakieś wstępne materiał dowodowy zebrać. No to ja byłem pełnomocnikiem i prawnikiem tej Fundacji Profeto niemal od początku tego projektu Archipelag. Oni się do mnie zgłosili już jak uzyskali tą umowę, czy podpisali umowę, czy podpisywali umowę z ministrem sprawiedliwości na realizację tego projektu Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy. No i rzeczywiście zobaczyli, że to są duże pieniądze, więc warto by jakąś kancelarię prawną zatrudnić. I przez naszego wspólnego, jak się okazało, znajomego, zostałem im polecony i w tym projekcie uczestniczyłem no, niemal od samego początku. Więc rzeczywiście te wszystkie negocjacje z wykonawcami, z Ministerstwem Sprawiedliwości no, były z moim udziałem, więc prokurator w sumie w jakimś sensie słusznie wpadł na pomysł, że moja wiedza jednak może być bardzo interesująca dla prowadzonego postępowania przygotowawczego, dla śledztwa. No i postanowił mnie zaprosić w charakterze świadka. Najpierw mi to poprosił, żebym rozważył odejście od funkcji obrończej, no bo oni chcą mnie przesłuchać w charakterze świadka. Ale chciałbym, jak to było zakomunikowane? Wchodzi pan do gabinetu, żebyśmy to zobaczyli. Wchodzi pan, tak? Już jest pana klient? Nie, to jeszcze było przed. Jeszcze ja już przed doprowadzeniem. Jak to wyglądało? Księdza. Nie mogę dokładnie opowiedzieć o tym, jak to wyglądało. Bo? Jeszcze na tym etapie. Bo nie chcę zdradzać tych szczegółów. Natomiast po prostu zostałem zaproszony do gabinetu i poproszono mnie o to, żebym poczekał chwilę, bo jest mi właśnie kończy się pisaniem pisma, do mnie takiej odezwy właściwie, z której wynikało, no i poczekałem oczywiście. Bardzo zresztą uprzejmie, to ta atmosfera była bardzo taka, nie powiem, że jakaś zła, po prostu dwaj, nazwijmy to profesjonaliści, się spotykają i jeden drugiemu mówi, że no niech pan mecenas rozważy, żeby jednak odstąpić od tej obrony, bo przecież pan będzie słuchany w charakterze świadka. Ja mówię, skąd mam wiedzieć, że chcecie mnie słuchać w charakterze świadka, ale przecież nie można mnie słuchać w charakterze świadka po przepis tego zabrania, że adwokata już obrońca, jak ja byłem obrońcą od poprzedniego dnia,
to jeżeli by Państwo chcieli mnie słuchać w charakterze świadka, to może zanim byście zatrzymali księdza Michała, to byście i tak musieli wystąpić do sądu o zdjęcie ze mnie tajemnicy adwokackiej, to jest trochę inna tajemnica niż tajemnica obrończa, której ja i tak się nie mogę pozbyć, bo mój zasady etyki adwokackiej zakazują mi ujawniania nawet tajemnicy adwokackiej, czyli tej tajemnicy, która była związana z prowadzeniem tego projektu, czy wspieraniem prawnym projektu Archipelag Wyspy Wolne od Przemocy. No i nawet wtedy nie mogę zeznawać w charakterze świadka, aczkolwiek teoretycznie jest to możliwe, no bo sąd mógłby mnie zwolnić. Natomiast w starych naszych komentarzach do zbioru zasad etyki adwokackiej napisano, że napisali mądrzy ludzie, starzy adwokaci, że wtedy muszę iść do więzienia, że nie powinienem się zgodzić. Nawet wtedy, gdyby sąd mnie zwolnił, nawet wtedy nie powinienem tajemnicy adwokackiej ujawniać, no bo ten klient musi się czuć bezpieczny. Jak przychodzi do mnie, podpisuje ze mną umowę, że ja mu doradzam prawnie i obsługuję prawnie ten proces, w którym on uczestniczy, no dość poważne pieniądze, że on musi się czuć, że ja nie powinienem potem na niego ani donosić, poza dwoma wypadkami. To są przepisy mówiące o postępowaniach podatkowych. Jeżeli by ten klient chciał jakieś przestępstwa podatkowe popełniać, to ja wtedy mam obowiązek zawiadamiać. I tu mamy problem w adwokaturze, czy wtedy też nie obowiązuje mnie przypadkiem tajemnica adwokacka. No i pranie brudnych pieniędzy i przeciwdziałanie terroryzmowi. Tam takich zdarzeń w ogóle nie było, więc w ogóle nawet nie było takich problemów do rozważenia. No i dlatego było to tak dziwne, bo teoretycznie, jeżeli prokurator chciałby mnie przesłuchać w charakterze świadka, to mógłby to zrobić zanim ja miałbym być obrońcą księdza Michała Olszewskiego, czy w ogóle jakichś ludzi z Profeta, czy kogokolwiek w tej sprawie. No bo z reguły tak się robi, że tych świadków można przesłuchiwać wcześniej. Ktoś może powiedzieć, że celowo tego nie robiono, żeby ujawniać intencji, ale to jest trochę, byłaby sofistyczna. Prawda? Bo dlatego, że wszyscy wiedzieliśmy, że Fundusz Sprawiedliwości jest sprawdzany, powołano, są postępowania. Z hukiem medialnym, tak, zespół śledczy. Tym się nie zasłonią, bo tak normalnie mogliby tak powiedzieć. Celowo pana nie chcieliśmy przesłuchać, żeby druga strona nie dostała sygnału. Tak by mogli powiedzieć, ale ten argument upada. Teoretycznie mogliby mnie przesłuchać tego samego dnia, co było zatrzymanie księdza Michała. Naprawdę. Myślę, że te triki prokuratorskie są na tyle szerokie i ci ludzie na tyle dobrze je znają, że trudno uwierzyć, że to jest poza jakimś takim prostym zastraszeniem, prostym próbą, prostego przekonania adwokata, żeby jednak nie mieszał się w tą sprawę, bo chcą go przesłuchać w charakterze świadka, to jest tak naprawdę pozbawienie obrońcy podejrzanego. Bo już wtedy ksiądz Michał po przedstawieniu zarzutu miał status podejrzanego i jest stroną w tym postępowaniu. I wtedy już mu przysługuje prawo do obrońcy. Ja już byłem zresztą od tego momentu zatrzymania, od wtorku. Zarzuty były postawione w środę, 27 marca, no i potem oczywiście... Co pan odpowiedział prokuratorowi? Że to jest niemożliwe, żebym był świadkiem w tej sprawie, ponieważ przepisy na to się nie zgadzają. No i tak odpowiedziałem. To nie zrobiło jakiegoś wielkiego wrażenia, ponieważ prokuratura ma swoje zdanie na temat zasad etyki adwokackiej. Wiadomo, że prokuratorów te zasady nie dotyczą. One są skierowane do adwokatów, więc prokurator nie musi się z nimi specjalnie liczyć, natomiast adwokat powinien. A ja chcę być, może jestem trochę romantyczny, ale chcę nawiązywać do tej tradycji takich legend adwokatury, że jednak to jest ważne, naprawdę ważne. I no i się nie powiedziałem, że no nie mam takiej możliwości, żeby mnie przesłuchiwano w charakterze świadka. Tam będą takie pytanie, no ale teoretycznie jakbyśmy panu chcieli postawić zarzuty, to nie mógłby pan bronić tego księdza Michała. Dlaczego? Nie ma takiego przepisu. Też z zarzutami. Jeżeli mój mandat miałby do mnie jakieś zaufanie i chciałby, żebym był jego obrońcą, a znam tą sprawę naprawdę dobrze, ponieważ siedzę w tym procesie i obserwowałem go i uczestniczyłem w nim przez parę lat, więc można powiedzieć, że najłatwiej mi jest znaleźć różne słabe punkty prokuratury i oskarżenia i analizy właśnie tego oskarżycielskiej
tego procesu niż innym. Chociaż oczywiście inni są znakomici i też sobie świetnie poradzą, ale na tym pierwszym etapie rzeczywiście mam ten handicap, mam tą przewagę, że sprawę znam lepiej, więc to jest naturalne, że taki klient chce, żebym go bronił w takiej sytuacji trudnej, niespodziewanej. Czyli następuje przesłuchanie i co się dalej wydarzyło takiego, że pan nadal odbierał, że jest jakiś taki... Zaczyna wokół pana gęstnąć atmosfera. Tam się pojawił problem taki. Mieli gdzieś w ogóle to, że pan wymachuje tajemnicą adwokacką, tajemnicą obrończą. Tam był jeszcze w tej rozmowie z prokuratorem, był taki problem prawny się pojawił, bo rzeczywiście prokuratura zwraca uwagę także w tym piśmie do mnie, że jeżeli ja mam być świadkiem, to nie powinienem mieć dostępu do akt postępowania. A jeżeli prokuratura chciałaby złożyć wniosek do sądu o areszt, co od razu zasygnalizowała wobec księdza Michała, wobec mojego mandanta, no to ja jako jego obrońca prokuratura ma obowiązek mi udostępnić te akta tak zwane aresztowe, czyli tę część akt, która dotyczy wniosku, na której oparty jest wniosek o tymczasowe aresztowanie. No i powstał problem, no bo jako świadkowie nie mogą mi pokazać przed złożeniem przeze mnie zeznań, a jako obrońcy muszą. No więc powiedziałem, że ten problem z kolei, no dla mnie to nie ma problemu, bo ja się nie czuję świadkiem i nie mogę być świadkiem, mogę być tylko jestem tylko obrońcą, dopóki klient mnie z tego nie zwolni. No i rzeczywiście w efekcie prokuratura przyznała mi rację i zaczęła mnie traktować jako obrońcę. Mimo że potem wezwała mnie, mimo wszystko, żebym złożył zeznania w charakterze świadka już jako obrońca. Nie udzieliłem żadnej odpowiedzi na pytanie. Przypominałem, że jest artykuł 178 punkt 1 Kodeksu Postępowania Karnego, który mówi, że nie można słuchać w charakterze świadka obrońcy. Okazuje się, że stowarzyszenia adwokackie zostawiły go samego z problemem. Mainstreamowe media także nie widziały problemu. Jak się zachowała pana organizacja zawodowa? Nasze procedury są dość jasno określone, zresztą i Okręgowa Rada Adwokacka wydała swoje takie zalecenia i Naczelna Rada Adwokacka, które mówią, że każdy adwokat, który znajdzie się w takiej sytuacji, że zostaje wzywany jako obrońca w charakterze świadka, ma obowiązek zawiadomić o tym swoją Okręgową Radę Adwokacką. Ja to zrobiłem, rzeczywiście zawiadomiłem. I moja rada odezwała się do mnie, była to rozmowa telefoniczna, pan wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej się do mnie odezwał, przepytał mnie, o co chodzi w tej sprawie, starałem się krótko powiedzieć, no to generalnie powiedział, no wiesz jak jest, w tym sensie, że nie ma żadnych przepisów, które by upoważniały taką radę adwokacką do zajęcia jakiegoś formalnego procesowego stanowiska, czy sprzeciwu, czy jakiegoś zażalenia, czy cokolwiek innego. No i generalnie życzył mi szczęścia, żebym tam poszedł. Wydawało mi się, ja się zapytałem, czy wyślą chociaż obserwatora na takie posiedzenie i przesłuchanie właśnie mnie w tym wypadku w charakterze świadka. No to tylko utrzymałem informację, że w zasadzie raczej no, spróbują, ale to jest bardzo rzadko się zdarza i bardzo, bardzo trudno. To dosyć mnie zdziwiło, że wcześniej była dosyć taka szumne zapowiedzi władz adwokatury i tej okręgowej, i tej naczelnej, że to jest no, świętość tajemnica obrończa i tutaj będą się angażować bardzo mocno w sprawę właśnie obrony takich obrońców, którzy stają w sytuacji świadka. No i u mnie, no, zgodnie z tymi procedurami, o których wspomniałem, no, niestety się nikt nie stawił na tym przesłuchaniu, na którym byłem, więc zgodnie z procedurami po tym przesłuchaniu miałem obowiązek poinformować o jego przebiegu Okręgową Radę Adwokacką, a także to wysłałem do Naczelnej Rady Adwokackiej, do pana prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej i w zasadzie tyle. I to było bodajże w kwietniu, jeśli ja dobrze pamiętam. Mamy dzisiaj koniec sierpnia i nie wiem. A przepraszam bardzo, jeszcze dowiedziałem się od prokuratury,
że, bo najpierw zadano mi pytanie, czy poinformowałem na tym samym przesłuchaniu, czy poinformowałem Radę Adwokacką. Okazuje się, że prokuraturzy wiedzą o tych właśnie procedurach wewnętrznych adwokatów. Oczywiście powiedziałem, że tak. No i pan prokurator wyraził zdziwienie, a to dziwne, bo nic do mnie nie napisali. Okazało się, że kilka dni później przyszło pismo od dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej, no informujące pana prokuratora, że nie wolno adwokatów przepytywać w charakterze świadka, jeżeli są obrońcami w sprawie. Co z tym pismem dalej zrobił prokurator? Przypuszczam, że coś mógł odpowiedzieć, ale ja o tym po prostu nic nie wiem. Nie wiem, co dalej moja Rada Adwokacka i Naczelna Rada Adwokacka w tej sprawie chce robić, robi, nie wiem. Jak pan to zinterpretuje, zachowanie właśnie tej Naczelnej Rady Adwokackiej? Ja nie chcę oceniać moich kolegów adwokatów i działaczy naszych działaczy korporacyjnych. Natomiast ja powiem tak, że moja pozycja i moje pewne doświadczenie zawodowe pozwalają mi na takie stwierdzenie, że ja jestem zachwycony, jeżeli Rada Adwokacka nie chce mi pomagać i nie pomaga mi, nie ingeruje w moją pracę adwokacką. I cenię sobie taki święty spokój. Płacę składki i staram się nie angażować, ani nie kandydować więcej do tych organów rady. I to trochę wynika z mojej pozycji zawodowej, z moich jakichś takich przekonań. Natomiast uważam, że ta sytuacja jest niebezpieczna dla młodych adwokatów, dla tych, którzy nie mają takiej pozycji i tych, którzy naprawdę potrzebują wsparcia władz korporacyjnych, właśnie w takich sytuacjach, którzy po prostu zostają zostawieni sami sobie. I to w tym kontekście to bardzo źle świadczy o władzach mojej rady i o wyższych władzach adwokatury. Kiedy zwróciłem się do Rady Adwokackiej z pytaniem, ile mamy wniosków z prokuratury o uchylenie tajemnicy adwokackiej, musiałem czekać na odpowiedź. To nie jest tak, że ci, którym powinno najbardziej zależeć na tym problemie, pilnują go. Miałem wrażenie, że to mi najbardziej zależy na tajemnicy adwokackiej obrończej, a nie Radzie Adwokackiej. Stosunek do tego bezwzględnego zakazu zachowania tajemnicy zmienił się na przestrzeni lat. Kiedy zaczynałem praktykować jako adwokat, to była świętość, absolutna świętość. To był przepis, który sytuował nas, adwokatów, jako osoby szczególnego zaufania, bo klienci wiedzieli, że to, co nam powiedzą, to jest może bardziej strzeżona tajemnica, przepraszam, niż tajemnica spowiedzi. Zaobserwowałem, że stosunek do tego bezwzględnego zakazu ewoluuje w kierunku pokazania, że wyższe jest uzyskanie w ich mniemaniu prawdy materialnej niż dochowanie tejże tajemnicy. Ja nie miałem osobiście aż tak mocnych nacisków, żeby tą tajemnicę złamać czy ujawnić, ale miałem pewne sugestie. Także sugestie, wie pan, panie mecenasie, przecież ważniejsze jest, żebyśmy doprowadzili do ustalenia prawdy materialnej. Ja mówię, ależ oczywiście, że to jest najważniejsze, ale nie kosztem tego, że ja mam złamać święty obowiązek dochowania tajemnicy. I to było takie na zasadzie, tak jak powiedziałem, że ważniejsze jest, żebyśmy ustalili tą prawdę materialną. No, mam co do tego bardzo poważne wątpliwości i nigdy tej zasady nie złamałem i uważam, że byłoby bardzo źle, gdyby któryś z kolegów adwokatów złamał się i na zasadach tej dobrej współpracy z organami ścigania, funkcjonariuszami policji czy prokuratorami ujawnił choćby szczępy tajemnicy adwokackiej. Wiem o tym, że są adwokaci mafii. Poznałem historię ustawiania świadków i mediów przez adwokatów. Robią to, co nie powinni robić. I wtedy ta tajemnica adwokacka i obrończa jest czymś niebezpiecznym. Ale nie uogólniajmy. Bycie przez 16 lat radcą prawnym pozwoliło pani wyrobić sobie spojrzenie na temat tajemnicy adwokackiej, obrończej, tajemnicy radcowskiej. W praktyce bywa różnie.
Tajemnicą jest objęte wszystko, czego dowiedział się adwokat bądź radca, wykonując swój zawód. No i należy na ten temat milczeć. Milczeć wśród znajomych, milczeć wszędzie indziej, milczeć także w sądzie. No wiele osób jednak uważa, że jest to względny zakaz i chętnie opowiada o szczegółach spraw, które prowadzą, ujawniają prywatne tajemnice klientów. Na szczęście to są bardzo rzadko spotykane przypadki, no ale jednak się zdarzają. Problem się pojawia wtedy, kiedy radca bądź adwokat jest zmuszany do tego, żeby zeznawać w sądzie na okoliczności, co do których powinien milczeć ze względu na to, że są to okoliczności, których dowiedział się, świadcząc zawód prawnika. W takiej sytuacji wszystko zależy od tego, jakie to jest postępowanie. Jeżeli jest to postępowanie cywilne, właśnie takie spory prowadziłam, przeważnie były to spory pomiędzy przedsiębiorcami, radca prawny bądź adwokat nie ma prawa zeznawać w związku z tym, że zakazuje mu tego kodeks etyki, który stanowi, że jest to objęte tajemnicą zawodową, czego adwokat bądź radca dowiedział się, świadcząc pomoc prawną. Niemniej, jeżeli doszłoby do tego, że zostałoby złożone zeznanie przez adwokata bądź radcę prawnego, to on będzie narażony na działalność dyscyplinarną, jednak to zeznanie może posłużyć jako dowód w tym postępowaniu. Jeżeli mówimy o postępowaniach cywilnych, w tym postępowaniach gospodarczych. I zdarzają się takie przypadki, że dochodzi do złożenia zeznań. Był też taki przypadek, którego finałem było postępowanie, które dotarło aż do Sądu Najwyższego, w którym radca prawny został wezwany do tego, żeby złożyć zeznanie w sądzie. W takiej sytuacji radca prawny i analogicznie adwokat musi się pofatygować do sądu, a to, co mu przysługuje, to jest prawo odmowy, po prostu zeznawania w związku z konkretnym pytaniem. Bohater tego postępowania, czyli radca prawny, odmawiał konsekwentnie odpowiedzi na niektóre pytania sądu i sąd dał mu grzywnę. Ze względu na to, że sąd uważał, że tajemnica zawodowa jest względna, jak sąd pyta, to należy ujawniać. Potem to postępowanie dotyczące grzywny dalej trwało i wzbudziło bardzo, bardzo wiele kontrowersji. Czyli widzimy, że jednak niektórzy mają dość swobodny stosunek do tajemnicy zawodowej, adwokackiej, radcowskiej. Tak. I nawet sądy uważają, że to nie jest zasada dominująca, najważniejsza. Wielu sędziów stoi na takim stanowisku, że tajemnica zawodowa adwokata bądź radcy prawnego nie jest bezwzględna. Że są od niej wyjątki i przede wszystkim, że są takie organa państwa, jak na przykład sąd, gdzie adwokat bądź radca powinien mówić wszystko, co mu jest wiadomo, niezależnie od tego, czy są to okoliczności objęte tajemnicą zawodową, czy nie. Czy możliwa jest skuteczna obrona bez tajemnicy adwokackiej i obrończej? Nie. Kto ma decydować, co jest tajemnicą obrończą i adwokacką? Prokurator? Nie. Czasami adwokaci stają się przedmiotem postępowań karnych. Jest to związane albo z czynnościami, czyli albo z pełnieniem funkcji obrońcy, albo wręcz wobec nich są prowadzone czynności, czyli stają się podejrzanymi. Dowodami w tej sprawie z reguły stają się materiały spraw. W związku z tym organy ścigania dokonują wglądu w akta podręczne adwokatów. Wiem, że w kilku przypadkach to się zdarzyło, co jest absolutnie niedopuszczalne. Zakończmy ten program słowami Janusza Kaczmarka, byłego prokuratora krajowego, obecnie adwokata. Faktem jest, że od pewnego czasu jest zauważalna chęć obejścia tej tajemnicy, czy to poprzez przesłuchiwanie osób na tej zasadzie, że co im doradził obrońca, co im doradził adwokat, czy też właśnie otwieranie korespondencji adwokata, czy też już nie powiem, stosowania podsłuchów, gdzie akurat ta sfera nie jest do końca w Polsce unormowana w sposób jednoznaczny, bo my wychodzimy z ogólnych założeń, że tajemnica obrończa jest nie do złamania, ale przy podsłuchu, kiedy jest, porady są, może są rozmowy, i jest coś takiego, że nie ma zakazu bezpośredniego niepodsłuchiwania
osoby, która pełni rolę adwokata, jest obrońcą. No nie ma takiego zakazu. To tylko z innych przepisów możemy wywodzić, że tego rodzaju rozmowy nie powinny być przedmiotem następnie jakiegokolwiek działania procesowego, a nawet operacyjnego. Czy nie jest to jednak coś, co powinno wywołać taki dzwonek alarmowy, że właściwie będziemy za chwilę w państwie bez żadnych zasad, że nie będzie adwokata, dziennikarza, do którego ktoś nie przyjdzie i nie powie wszystkiego, będzie się po prostu bał? Bezwzględnie powinien być, jak najbardziej się z panem zgadzam. Przepisy się nie zmieniły, tylko mam wrażenie, że no, niektórzy chcą je poszerzyć i inaczej je interpretują, no bo stosowanie podsłuchu jest tylko do pewnej kategorii przestępstw, jest tylko kiedy nie można w inny sposób pozyskać tego materiału dowodowego i te zapisy są, natomiast no, zaczynają być omijane bądź interpretowane w sposób szeroki. To już jest niestety no, ten dzwonek, o którym pan mówi i jednocześnie ta droga donikąd. I jeszcze mamy taką jedną rzecz, którą mówią mi radcowie prawni i adwokaci, że coraz częściej oni zaczynają być traktowani przez organa ścigania jako wspólnicy. Przez wiele lat doradzałem jako pełnomocnicy komuś i w pewnym momencie, jeżeli ta osoba popada w jakieś tarapaty, to właściwie dla śledczego adwokat może być źródłem dobrych informacji na temat swojego klienta i chcemy go przesłuchać właśnie z odarcia tej tajemnicy. Takie głosy się pojawiają również coraz częściej w zakresie dokonywania przeszukań bez obecności na przedstawicieli samorządu adwokackiego, zabezpieczania nośników informatycznych, gdzie na tych nośnikach są akta, są foldery związane z tajemnicą obrończą czy też tajemnicą adwokacką. No a kto sprawdzi, czy tego nie zinfiltrowano? O co chodzi w tej tajemnicy obrończej, tajemnicy adwokackiej? Nie o mnie, nie o pana, tylko o właśnie to zaufanie do tego zawodu, bo bez tego zaufania to będzie, nie wiem jaki zawód, nie taki, który powinien służyć ludziom.